Ścisłe centrum miasta, a tu krótka, mało rozpoznawalna ulica w Ełku. Jej patronem jest Franklin Roosevelt, jeden z największych prezydentów Stanów Zjednoczonych. Radni miejscy, a konkretnie PiS, chcieliby jednak, by ulica nazywała się Lecha i Marii Kaczyńskich. Pomysł zaczerpnięty został z programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Pokrywa się również z programem wyborczym Dobra Wspólnego, więc mamy nadzieję, że zostanie on szerokim gronem radnych przyjęty poza sporami politycznymi, tylko w sposób merytoryczny, spokojny, po to, żeby uczcić pamięć ludzi, którzy zginęli w służbie Polsce. Tak, prezydenta, jego małżonkę. Propozycje idą nieco dalej. Radni PiS mają pomysł, by jeszcze jedną ulicę w Ełku nazwać imionami ofiar katastrofy prezydenckiego Tupolewa, ale jak sami przyznają, nie jest to jeszcze do końca dopracowane. Nie zastanawialiśmy się nad tym, jest to pole do popisu dla Rady, inwencji prezydenta. Wróćmy jednak na ulicę Roosevelta, czy może państwa Kaczyńskich. Ełczanie mają na ten temat podzielone zdania. Akurat nie mam zdania na ten temat, nie mieszkam na tej ulicy, więc dla mnie to jest bez różnicy, jak będzie się nazywać. Wydaje mi się, że nie, niech tak pozostanie jak jest. Zdanie? No ja nie wiem, bo ja nie stąd. Myślę, że tak. To znaczy dobre? Myślę, że dobre. A dlaczego? Dlatego, że Lech Kaczyński był prezydentem, ona była jego żoną. Prezentowała się bardzo dobrze, także myślę, że tak, tak, tak. No nasi radni miejscy mają dużo pomysłów. A ja wolałabym, żeby zostało tak, jak jest. Zmiana tabliczki kosztuje niewiele, ale to spory koszt dla przedsiębiorców mających swoje lokale przy Roosevelta. No na pewno to będzie zmiana wszelkich dokumentów, wszystkich, jakie są pod tą działalnością. Także wpis do ewidencji, pieczątki. To są wszystko koszty i to dosyć spore. Nad propozycją radnych PiS najpierw zastanawiał się komisje Rady Miasta. Potem ma się rozpocząć publiczna debata na ten temat.